Cześć! Witam w kolejnym wideo poradniku serii Revit Structure. Nazywam się Kinga Wielgus i dzisiaj wyeksportujemy model z programu Revit do programu Robot. Tam obciążymy konstrukcję i przeprowadzimy analizę. Do tego celu wykorzystamy model z poprzedniej części, czyli model biurowca. A więc jeśli nie widziałeś tego nagrania, to zachęcam do obejrzenia. Otwieramy nasz model. Aby przejść do analizy w robocie, musimy włączyć zakładkę Analiza, Robot oraz łączę do programu Robot. Zaznaczamy opcję wyślij model oraz integrację bezpośrednią. W tym momencie program powinien nam otworzyć robota i wyeksportować model. Po zakończeniu eksportu pojawiła nam się lista komunikatów. Nie mamy żadnych ostrzeżeń ani żadnych błędów. Przejdźmy do programu Robot. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zauważyć, to to, że nasze elementy z karty fundament zamieniły nam się na podpory. Ustawmy kilka ustawień. Otwieramy preferencje zadania. W zakładce materiały zmieńmy materiały na eurokody. W zakładce normy projektowe musimy zmienić wszystkie normy na eurokody. Po rozwinięciu norm projektowych mamy również jeszcze kartę z obciążeniami, i tam również zmieniamy na eurokody. W rewicie nie ustaliliśmy żadnych materiałów. Dlatego mamy y, domyślne materiały, na przykład beton. Musimy zmienić je na konkretne materiały, które będą miały y, odpowiednie właściwości. Po prawej stronie przechodzimy do profile prętów. Możemy usunąć wszystkie profile, które nie występują w danym projekcie. Zostają nam słupy oraz belki. Dwa razy klikamy na dany przekrój i zmieniamy beton na C25x30. Nadpisujemy istniejący. To samo robimy z belkami. Możemy sprawdzić, czy materiał został przypisany. Prawy przycisk myszy. Wybierz wszystko. I sprawdzamy we właściwościach, czy jest odpowiedni materiał. Musimy zmienić jeszcze ściany i płyty. Uruchamiamy funkcję grubość. Ponownie usuwamy przekroje, które, grubości, które nie występują w tym przykładzie i zmienimy materiał na ym, również C25 na 30. Skoro materiały mamy już ustawione, możemy przejść do definicji przypadków. Obciążenia, przypadki. Tutaj są przypadki, które zostały wyeksportowane z Revita. Możemy je wszystkie usunąć i będziemy tworzyć własne. Dodajmy pierwszy przypadek stały. Będzie to ciężar własnej konstrukcji. Kolejny stały od warstwy kończeniowych. Jeden eksploatacyjny, śnieg oraz wiatr. W przypadku pierwszym stałym automatycznie powinien nam program zczytać dane z materiałów i z geometrii. Włączmy sobie widoczność. Obciążenia, żeby zobaczyć, czy na pewno dany przypadek ma zdefiniowane obciążenia. Przechodzimy do przypadku stałego 2. Tutaj zdefiniujemy sobie obciążenia. Będą to obciążenia powierzchniowe na kierunku z o wartości minus 2 w układzie globalnym. Możemy je dodać do wszystkich y, powierzchni. Przejdźmy do przypadku eksploatacyjnego. Również y, obciążenie powierzchniowe. Na dach dajmy wartość y, minus 1, a na pozostałe stropy możemy zmienić wartość na minus 2. Śnieg, obciążenie powierzchniowe o wartości minus 1,5, jest to obciążenie rzutowane. Musimy je dodać na najwyższy poziom oraz na ten fragment tutaj, dlatego teraz damy obciążenie powierzchniowe jednorodne na konturze, również o wartości minus 1,5, obciążenie rzutowane obrócimy troszkę konstrukcję i definicja konturu. Dodaj i wybieramy strop. Teraz przechodzimy do obciążenia wiatrem. Tutaj wartość również będzie 1,5, ale już w układzie lokalnym. I piętro niżej, również po konturze. Skoro obciążenia mamy zdefiniowane, musimy zdefiniować jeszcze kombinacje. Zrobimy kombinacje ręczne. Jedną kombinację SGN. Wszystkie przypadki możemy przerzucić na prawą stronę i ze względu na ustawione normy nasze współczynniki od razu są prawidłowe. I drugą kombinację, którą stworzymy, będzie to kombinacja SGU. Ponownie przerzucamy wszystkie przypadki na prawą stronę. Uważamy, żeby nie przerzucić kombinacji SGN, ponieważ wtedy zduplikowalibyśmy obciążenie. Teraz możemy włączyć obliczenia. Obliczenia zakończone. Status wyniki MES aktualny. Zatem przejdźmy do rezultatów. Rezultaty wykresy. Tutaj możemy wyłączyć sobie widoczność obciążeń. I widoczność siatki. Przejdźmy do zakładki w deformację. Znaczmy deformację, zastosuj. I teraz widzimy, w jaki sposób deformuje się nasza konstrukcja. Włączmy sobie jeszcze w parametrach widok opisów. I mamy również wartość deformacji. Zmieńmy jeszcze przypadek na kombinację SGU. Również tutaj możemy wyłączyć na razie deformację i możemy podłączyć sobie wszystkie inne y, siły. Przykładowo siłę FZ. I oczywiście zmieniamy kombinację na SGN. MZ. I to są wszystkie wykresy na prętach. Wyłączmy te wykresy i przejdźmy do y, rezultatów mapy, żeby zobaczyć wykresy powierzchni. Przechodzimy na kombinację SGN i przykładowo możemy zobaczyć momenty XY. Wszystkie te wyniki będziemy mogli podglądać sobie w Rewicie. Dlatego teraz przeeksportujmy z powrotem nasz model do Rewita. Wyłączmy widoczność wykresów w robocie. Przejdźmy do model konstrukcji geometria. Upewnijmy się, że nasze wyniki MES są aktualne. Zmieńmy nasz program na Rewita i ponownie w zakładce analiza robot łączę do programu robot. Tym razem uruchom, aktualizuj model i rezultaty. Pojawiła nam się lista y, komunikatów. Wystąpiły ostrzeżenia, tutaj z uwagi na y, wymagane zbrojenie, ale nie liczyliśmy zbrojenia w robocie. Co zauważyliśmy? Y, przede wszystkim zaimportowały nam się obciążenia w modelu 3D. Możemy zauważyć, że mamy y, zmieniony materiał elementów. A wyniki z robota możemy zobaczyć w zakładce analiza, przeglądarka wyników. Przejdźmy na kombinację SGU. Możemy zobaczyć deformacje, zastosuj. Wszystkie te operacje musimy wykonywać na modelu analitycznym. I również na kombinacji SGN możemy sobie podglądnąć momenty. I tu mamy skalę. Dziękuję za uwagę. Będzie mi bardzo miło, jeśli polubicie ten filmik, i oczywiście zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału, aby być na bieżąco z wszystkimi naszymi nowościami.